22 maja wspominamy świętego Dominika Wawrzyńca Ngon, męczennika. O Dominiku zachowało się niewiele informacji. Wiemy, że około 1840 roku urodził się w północnym Wietnamie. Pochodził z rodziny katolickiej, był żonaty. Utrzymywał się z pracy na roli. W czasie jednego z prześladowań chrześcijan w Wietnamie, a były one częste, Dominik został uwięziony. Nie zaparł się wiary, lecz za łapówkę został uwolniony. W 1861 roku, w czasie kolejnego prześladowania, znów został uwięziony. Tym razem uciekł z więzienia, by błagać członków rodziny, aby ci wytrwali w wierze. Po spotkaniu z nimi sam zgłosił się do więzienia, by jego rodzina nie była szykanowana. Wśród więźniów Dominik wyróżniał się prawością, dobrocią, życzliwością i pobożnością. Po prawie 9 miesiącach więzienia sędzia zapewnił go, że zostanie uwolniony, jeśli sprofanuje krzyż. Wtedy Dominik odpowiedział, że wolałby umrzeć, niż miałby podeptać krzyż. Aby wywrzeć na nim presję, położono przed Dominikiem krzyż i dalej zachęcano go. Jednak on uklęknął i ucałował krzyż, co był jego ostatecznym wyznaniem w wiarę w Pana Jezusa. Natychmiast został ścięty w obecności matki i żony. Zginął 22 maja 1862 roku, mając około 22 lat. Dominik Wawrzyniec Ngon został beatyfikowany 29 kwietnia 1951 roku przez papieża Piusa XII, a kanonizowany 19 czerwca 1988 roku wraz z 116 innymi męczennikami wietnamskimi przez papieża świętego Jana Pawła II. Módlmy się. Wszechmogący Boże, dla chwały swojego Kościoła dałeś zwycięstwo w męczeństwie świętemu Dominikowi Wawrzyńcowi, który upodobnił się do Chrystusa w jego męce i śmierci. Spraw, abyśmy wstępując w ślady męczennika osiągnęli radość wieczną. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.